Dziś porozmawiamy o tym, że w galaktyce pojawiła się nowa nadzieja. Gwiezdne wojny, które nam się spodobały. Kuba Popielecki i Kranowska. Zapraszamy! Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich lat gdzie z gwiezdnymi wojnami łatwo było stracić nadzieję, dlatego mówimy o nowej nadziei, która pojawia się teraz. No bo co? Mandalorian nudy, Obi-Wan szkoda gadać, Rise of Skywalker jeszcze bardziej szkoda gadać. I wtedy na białym koniu wjeżdża Diego Luna. Diego Luna i Andor. E, tak, ja byłam super zaskoczona, muszę powiedzieć, bo. Czegoś takiego to się po Gwiezdnych Wojnach nie spodziewałam. To nie o to chodzi, że Gwiezdne Wojny nie były poważne, nie poruszały poważnych tematów, czy nie opowiadały o rebelii z punktu widzenia zwykłego, szarego rebelianta, tak jakby chociaż właśnie w Rogue One, ale czegoś podobnego, tak poważnego i tak przyziemnego, i tak dla dorosłych, nie widziałam z serii Gwiezdnych Wojen. Tak, także no, ja powiem tyle, że to nie ma nic złego w filmach dla dzieci, ale nie, jakby nie spodziewałbym się takiej tonacji pod Gwiezdnych wojen. Nie, właśnie Wojnach. to jest to. I łatwo jest narzekać na duże, y, na duże studia, duże platformy, y, duże korporacje, które po prostu zasypują nas nostalgią, mm. kręcą 18 części Gwiezdnych Wojen, 15 części filmów Marvela mm. i tak dalej, ale jest też dobra strona tego równania, taka, że... ich jak robi się tak dużo różnych rzeczy, to któraś z tych rzeczy może być mniej oczywista? Tak. Jakby Andor jest po prostu wypadkiem przy korporacyjnej pracy? Tak. Ale możliwym chyba tylko dlatego, że aż tyle różnych serialów Gwiezdnych wojennych powstało w ostatnim czasie. No i ten jest nie zdecydowanie wiem. najlepszy. To ja powiem jest... więcej. To jest absolutnie jedna z najlepszych gwiezdnych wojen, jakie mieliśmy. Eee, top tak. 3, moim zdaniem. Tak też, tak, też tak powiem, po prostu. Nie wiem, czy jak, tylko że nie wiem, czy jak powiemy ludziom, jakie jest to top 3. No to może każdy ma swoje top 3, więc może, tak, może tego się trzymamy. W każdym razie na pewno to jest. Tutaj mamy historię, yy, która jest. Jak to się mówi? Character Driven, czyli właściwie stawia na bohaterów. I to jest historia ludzi i ich problemów i ich jakby próbie odnalezienia się w, w, w rebelii i jakby znalezienia swojego miejsca. To jest świetnie napisane. Bohaterowie są spójni, są przejmujący i treści, które porusza ten serial, są bardzo interesujące. To jest opowieść o buncie, o rebelii. I to jeszcze o tyle jest ciekawe, że w tym momencie, w, w którym jesteśmy na świecie, gdzie, gdzie na przykład chociażby w Iranie się dzieją różne rzeczy, czy, e, czy w, na, na Białorusi m, 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 trwały jakiś czas temu e, e, protesty przeciwko władzy, przeciwko dyktaturze, to, 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 to tym bardziej jest taka jakby, nie wiem, aktualna historia, taka mam wrażenie, mimo, że dzieje się w galaktyce daleko no To jest scena, w którym Stellan Skarsgård leci do Foresta Whitakera i dyskutują o sporach na lewicy. No tak. zamiast się zjednoczyć, zamiast się to zjedn się, to za się kłóci ze sobą. ze sobą, tak, ale właśnie, właśnie tak jakby ten aspekt tej rewo rewolucji jest, jest m, pokazany. I, I właśnie jak, z, z jakich powodów, dlaczego ludzie E, się buntują, dlaczego ludzie przystępują do, do rebelii, dlaczego ludzie przystępują do opresyjnego reżimu, bo też mamy uh -huh. pokazaną jakby drugą stronę tej, tej historii, czyli całą biurokrację imperium i co jest fajne, to to wszystko są postacie z krwi i, kości. i oglądając to się naprawdę przejmowałam i naprawdę byłam zaangażowana w tą historię, mimo że jakby tempo można powiedzieć jest dosyć wolne, nie ma tam wielkich pojedynków e, ś, na świetne, W ogóle nawet nie ma ani jednego Jedi, uh -huh. jak do tej pory, nie ma mocy, są zwykli ludzie. I tak na dobrą sprawę to równie dobrze, tak się zastanawiałam na tym, mogłaby być historia, na przykład, nie wiem, o AK uh -huh. albo o jakiejś innej jednostce właśnie partyzantów. Maćka chomnickiego. No nie wiem, i byłoby to równie dobrze. To, że to jest jakby. W sumie, tak, w teraz ja tu myślę. Maciek Chomnicki, to jest trochę taki Cassian Andor. No, hmm. widzisz, no widzisz. Eee, nie wiem, no ja, ja, jestem, ja jestem w szoku, że w ogóle to do, zostało eee, <grywia> „dostało zielone światło w Disneyu. No to chyba panu Wittonowi Gilerojowi mm -hmm. powinniśmy podziękować tak. za to i za uratowanie filmu Rogłan, mm -hmm. Bo to on tam dość chyba sporo ratował tak, i tak, da tak, się tak, pożarów tak. podobno. No i Rogue One jest takim punktem wyjścia, jakby, tak. nie? jakby ta, ta znacząca scena, otwiera, która wprowadza nam Cassian Andora, mm. który musi strzelić w plecy innym rebeliantowi, tak. żeby ocalić sprawę. No to to jest jakby rozbudowane tutaj przez 12 odcinków, tak, tak samo, tak jak mówiłaś, że mamy dwie strony tego mhm. równania pokazane, i tę ciemną, i tę jasną, to tak jak postać postaci Bena Mendelssohna, Kreneka, który tak. też jest takim właśnie robiącym karierę, karierę w korporacji panem, tak. no to tutaj mamy też Cało, z tej strony. mnóstwo, tak, korporacyjnych ludków. I to jest właśnie ten punkt widzenia od strony ulicy, którego dotychczas mhm. nie widzieliśmy. No to jest serial dziejący się w świecie Gwiezdnych wojen, w którym mamy scenę, w której pan zwolniony z korporacji wraca do mamy, i mama go policzkuje. Tak. Wydaje mi się, że nie było takiej sceny w dotychczas w okay. Gwiezdnych Wojnach, I, i dobrze, że jest. Tak. Tak, tak, no mamy całe mnóstwo takich zwykłych, zwykłych, momentów i w ogóle mamy te, te, też jakby scenograficznie to jest zbudowane, w tym sensie, że nagle widzimy te słynne miejsca różne, tam, tam się pojawiają różne, różne jakby warstwy społeczne i jakby scenografia jest idealnie dopasowana do tego, do tej, jakby, do tej ulicy, a potem mamy e, nagle salony, prawda, mamy senat, mamy, mamy bogatych ludzi, mamy biednych ludzi, mamy taką kolonię, Mamy taką kolonię. Ale mamy, też, to mamy jest, też kurort ze świata Gwiezdnych mamy wakacyjny. Mamy, kurok wakacyjny. mamy dyskotekę. Mamy dyskotekę. Mamy, żabkę, mamy burdel przecież. No. Mamy żabkę. Mamy żabkę. Jest scena, w której Kasjan siedzi w hotelu <grym> ze swoją dziewczyną i ja on no mówi Ej, skoczyłbym do żabki, chcesz coś? Tego też nie było <grym> dotychczas w Gwiezdnej Wojnie. Ale <grym> tak. okazuje się, że jest co zgłębiać. w Gwiezdnej Wojnie to nie musi być po prostu wyliczanka easter eggów, nawiązań. Tak. I nie musi wyskakiwać zawsze Vader, Yoda, Bobby, wan i, i, i tak dalej. I jakiś Skywalker, I Skywalker prawda? i rycerze że tak. też się okazuje, że są niepotrzebni. Co więcej, kosmitów prawie tutaj tak, nie ma. Tak, tak. No ja słyszałam, że to jest... Część zarzutów, że właśnie fajnie by było, żeby było więcej kosmitów. Ej, nie wiem, możliwe. Ej, jakby mi tego nie brakowało osobiście. To, to nie boli, są postacie, tak. więc po co nam. Tak. A jeśli chodzi o isteregi, to w zasadzie jest jeden, mm -hmm. ale też taki, że tak się robi isteregi. Tak. W scenoponopisach kon... ostatniego odcinka o... może nie będziemy zdradzać o... tak, tego. Tak, tak. To znaczy, można się domyśleć. <laughs> Jak, ale ale można się ja, domyślać, bo to jest to też, co jest fajne. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tam jest bardzo dużo rzeczy niedopowiedzianych i zostawionych widzowi do rozkminy. I to mi się super podoba, ponieważ na przykład backstory różnych postaci właściwie no, to co wiemy o Andorze, to są jedyne, jest jedyna postać, która ma jakieś, powiedzmy, flashbacki, mhm. jakieś sceny z dzieciństwa, ale mhm. to też nie, nie wszystko tłumaczy o nim. To znaczy, to są Pewne sceny, które są jakoś tam rozpisane, znaczy jest coś tam pokazane, dostajemy jakieś mniej więcej szczęki informacji i resztę sobie możemy uh -huh. dobudować. Natomiast reszta postaci nie wiemy, kim oni są, skąd oni przybyli. A mimo to znamy ich motywacje, wiemy, uh -huh. co chcą, czego się boją, jaka jest, jest ich droga, to jest po prostu idealnie rozpisane no, postać Andy Cirkisa. No, Sarkiis Mistr. Serkis Serkis wygrał, mistrz wygrał ten serial, wydaje mi się. Tak, to, to jest trochę przecież, ja Skarsgard też jest niezły. No i Diego Luna jest Diego... Jakby dobrym wszyscy narodowym. Wszyscy są świetni. Ale jakbym miał wskazać jednego, to wskazałbym na Serkisa. Mm. Może też trochę dlatego, że tutaj Disney wydaje mi się spłaca dług zaciągnięty od Serkisa, mm -hmm. który od w miał takie dość pokazowe role, a potem został szybko zabijany. Mm. I w Marvelu tak było, i w Świecie Gwiezdnych, no. też tak było. No. Wszyscy pamiętają. Wszyscy pamiętają, tak. No więc tutaj no, Serkis jest e, rewelacyjny. To jest jakby świetna postać. Kinoloi tak się nazywa. Mm. E, taki... Nie wiem, jak go nazwać. Wwięzień. No, więzień, jeden z więźniów. Jeden z więźniów. Tak, e, tak. Się trochę wyżej w hierarchii więzienniczej niż, niż inni współwięźniowie, tak. ale również będący jakby ofiarą systemu. I świetna jest ta opowieść o tym, jak budzi się w nim świadomość, tak. budzi się w nim też e, on sobie sam uświadamia, że jest w stanie przewodzić tym, tym ludziom do, tak. do buntu, do, tak. do uratowania się, się z niewoli. I Serki świetnie gra. Na przykład są takie sceny, gdzie jeszcze nie do końca jest przekonany, czy faktycznie chcemy uciekać, czy nie. I Widzimy, że on jakby mechanicznie powtarza te komendy, które powtarza tak. na co dzień, ale w jego oczach widzimy, Już, tak. no że on nie wierzysz to, co on mówi. A nie świetnym aktorem to, to, to na pewno. Mhm. I, I skoro mowa o więzieniu, to też bardzo fajnie gatunkowo jest ten sezon hmm. zrobiony. W takim sensie, że mamy tutaj, mamy heist. Tak. Mamy ucieczkę z więzienia. No właśnie, no właśnie chciałam to powiedzieć, że, że ten, ten serial jest właściwie na trzy części, cztery części po, po, podzielony, powiedzmy. Są Również na dwanaście. Ruch... No na dwanaście, nie, ale chodzi o takie łuki, nar... takie łuki narracyjne, tak, przeskoki, prawda? Mamy uh -huh. pierwsze trzy odcinki, które równie dobrze mogły być jednym filmem. Uh -huh. Potem tak, mamy tak, tak. kolejne trzy gdzieś jest właśnie przygotowywany heist, które uh -huh. też są rewelacyjne. I tu jest fajne to zderzenie tego imperium, tego biura, tego miasta, tego tego, tego całego systemu z tymi rebeliantami, którzy w jakichś chatkach siedzą e, na, na górze, z, koza, z dziwnymi kozami, e, prawda? kosmicznymi kozami itd. i tak e, dalej. I jakby, no, wiadomo, Fisagel się nazywa Andor. Wiemy, że Andor, Kasian e, Andor wystąpi w Roguan, więc wiemy, co się z nim stanie, ale. Totalnie przywiązujemy się do, do, do jego towarzyszy broni. I ja, ja na przykład, jak był ten odcinek hajstowy, to mhm. ja po prostu ja nie wytrzymałam emocjonalnie. Ja musiałam wyłączyć, wyłączyć odcinek i wyjść, bo, bo po prostu byłam tak ze stresem To jak i się podoba, to wyłącza i wychodzi. Tak, nie, no, że po prostu to napięcie było tak zbudowane i to jest praca tych trzech trzech odcinków do tego odcinku heistowego, to znaczy mamy odcinek wcześniej, który jest tak jakby takim przygotowaniem noc przed bitwą i, i wszyscy, wszystkim nerwy pękają i to Aha. już jest takie, już takie napięcie tam jest zbudowane, mimo że właściwie się, kurde, nic nie dzieje w tym odcinku, to znaczy chodzą po górach, no. Ale też fajnie jest to, że nie pozostają wierni tak. postaci, w sensie, okej, okay, tak. Andor pomaga rebeliantom tak. w dokonaniu napadu, ale na końcu nie zostaje z nimi, ucieka. Tak. Jakby to jest bardzo jakby wiarygodne dla niego jako postaci i etapu, tak, na, którymś, na który którym jest Bo To nie jest jeszcze jest. ten Andor, tak. którego poznaliśmy w Rogue One. i to jest fajne wygranie konwencji prikuela, gdzie wydaje się, że znamy tę postać, tak. wydaje się, że wiemy dokąd zmierza, wiemy, że zginie. Tak. I można pomyśleć, no to po co to oglądać co w to takim oglądać? razie? no A tutaj zagadką jest ta droga. Tak tak, jakby. tak, tak, tak. tak. No i potem mamy ten drugi etap, może e, e, trzeci etap, czyli te, te, jakby te, te, te odcinki więzienne, gdzie Cassian trafia do więzienia i to też jest taka prawda? Że całe imperium go szuka, a on jest to jest dosłownie pod ich nosem w jakiejś kolonii karnej, gdzie produkują różne dziwne części do nie wiadomo czego. To jest też taki fajny meta-wydźwięk, mm -hmm. bo to, trochę, to więzienie trochę przypomina więzienie z THX z tak. George'a Lucasa. Jest a, takie puszczanie oka tak. do ojca-założyciela. No. Swoją drogą, pomysł na więzienie jest tak. przerażający. Tak, tak, tak. To, to jest to jest przerażający pomysł. w ogóle nie chcecie tam trafić? A jeśli, jeśli byście już tam mieli trafić, to byłaby tak. z Kasianem Andorem. No, zdecydowanie, zdecydowanie. To może wróćmy do postaci. Chciałam jeszcze dwie rzeczy o Andorze powiedzieć. E, a mianowicie to właśnie, ty mówiłeś o jego drodze. E, to jest bardzo ciekawa, ciekawie zbudowana postać, bo to nie jest postać przywódcy. To znaczy, my mamy wrażenie, że jego, jego y, y, zdolnością jest inspirowanie innych ludzi. To znaczy wydobywanie tego co najlepsze z, z innych ludzi. I prawda jak go poznajemy e, po raz pierwszy, okazuje się, że wszyscy go lubią, ale właściwie on wisi wszystkim pieniądze i tak właściwie nikt tam jest bardzo irytującą osobą. I tak sobie wtedy myśli, myślałam, aha, czyli on musiał od tych wszystkich ludzi wyciągnąć pieniądze wcześniej, prawda? Czyli działał tak jakby na swoją korzyść. A potem nagle widzimy, jak on zaczyna współpracować z innymi ludźmi, jak zaczyna ich popychać do tak jest... Serkisem, ja gdzie Tak, serkisem kojarzącym co, Tak, Ryan. ale nawet w ostatnim odcinku, jak z Bricks, Bix rozmawia, prawda, mhm. też, też jak, jak, jak próbuje ją. No już nie, nie chcę spoilerować, ale w każdym razie. Albo jak na przykład ten, z, tym, z tym więźniem, z tym swoim kolegą, który zresztą też się potem w Rogue pojawia, mhm. wiszą na skalę i, i, i on też jakby do niego mówi, prawda, to co tamten chce usłyszeć, więc tak sobie myślę, myślę, że to jest bardzo ciekawy sposób budowania postaci. Skoro o postaciach mowa, to trzeba powiedzieć, że starym Scarsgard jako Luton e, Rails, no e, Monmont ma e, O'Reilly. Tak. No, to dużo osób narzekało, że na takie rozproszenie fabularne, tak. że woleliby serial tylko o Andorze I że kiedy tylko opuszczamy Andorra i Nie. spędzamy czas z tymi pobocznymi postaciami, że to jakby serial gubi trochę. Ale moim zdaniem to jest bardzo wszystko spójne. Jakby mm -hmm. to jest naświetlanie tego problemu od różnych stron. Tak. Tym bardziej, że na końcu te wszystkie wątki spotykają się w jednym tak. miejscu. To jest, to jest, To jest bardzo dobrze napisane, ale y, postać y, Stelena z jest po prostu niesamowita, ponieważ to jest taki przy. To jest, Szczególnie w dziesiątym odcinku jest ten jego monolog e, o tym, co on musiał poświęcić dla tej rebelii. prawda, że on poświęcił swoją, swoje człowieczeństwo i walczy metodami swojego wroga, żeby go pokonać, ponieważ on jest e, zły. I właśnie t, t, też ta, e, to jak imperium jest pokazane, prawda? Jak e, imperium niszczy wszystko co dotyka, bo zarówno niszczy środowisko, Prawda? Zatruwa środowisko, zatruwa, niszczy kultury, z którymi się spotyka, prawda? I niszczy człowieka w środku, prawda? Człowieczeństwo ludzi, jakby odbiera im. I nie tylko ludzi, którzy, których ma pod butem, ale także ludzi, z którymi, którzy chcą z nim walczyć. Więc to jest po prostu, to jest taka jakby analiza tego, czym jest zło i czym jest system totalitarny. Po prostu Chociaż Andor tutaj trochę nam robi wodę z mózgu, bo okazuje się, że są też dobre korporacje, które potrafią kręcić tak dobre seriale, które my potem polecamy. I chyba tyle nam zostaje no, powiedzieć. Nie, tak, żeby, no. Jeśli to wciąż nie jest jasne, to polecamy ten serial. Tak, totalnie polecamy. Ja bym mogła o Andorze jeszcze gadać i gadać, bo to jest naprawdę rewelacyjny serial, ale niestety musimy kończyć, więc piszcie w komentarzach, czy oglądacie i czy też Wam się podoba. A my się żegnamy. Ile to Kuba Popielecki.